Relacje społeczne, czyli relacje z innymi, to ważny czynnik w utrzymaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu emocjonalnego na dość wysokim poziomie. To, co my możemy, to, co ty możesz zrobić, żeby te relacje były na dobrym poziomie, to przede wszystkim zadbać o drugiego człowieka. A jak to zrobić? Przede wszystkim być otwartym, czyli brać tego drugiego z całą jego gamą mocnych i słabych stron. Drugi aspekt to akceptacja, ale akceptacja tego, że ten nasz rozmówca, ten nasz bliski człowiek może mieć zupełnie inne, odmienne zdanie i to też jest ok. Trzecia zasada to przede wszystkim mówić ze swojego punktu widzenia, mówić własnym językiem osobistym. Czwarta zasada to przede wszystkim to, aby być ciekawym drugiego człowieka. Każdy wnosi jakąś historię do naszej rozmowy, do naszego życia i to jest piękne. No i piąta zasada, ty też jesteś ważny w tej relacji. Zadbaj o swoje potrzeby i o swoje granice. Samych dobrych relacji ci życzę.